Cześć, tu Ewa. Mam dzisiaj do pokazania Wam większość spodni, jeden płaszcz. Mam jeszcze płaszcz, córka kupiła na lumpeksie, taki brązowy, to na samym końcu. Tu mam część rzeczy, które po prostu dostałam od kogoś, także one nie wiadomo ile kosztowały. I mam chyba cztery pary spodni, bo poszukuję czarnych spodni, luźniejszych i takich przypominających trochę skórzane. Może zacznijmy od tych pierwszych. To są spodnie z H&M-u. Tutaj dwie pary zamówiłam internetowo, żeby sobie sprawdzić. Może Wam to pokażę, zbliżę kod, tak że będziecie mogli sobie poszukać. Te spodnie są w rozmiarze 38. Proste nogawki. Słuchajcie, kieszenie z tyłu. Te z przodu kieszenie też nie są fejkowe żadne, bo często tak się zdarza. Prościutkie, wiadomo, że to jest poliester w rozmiarze 38. Także później przymierzymy, zobaczymy jak wyglądają, ale zobaczcie, zbliżę Wam. Nie wiem, to akurat jest może troszkę nisko, może nie będzie tego widać, ale je są tutaj źle uszyte, pomarszczone. Nie wiem, przymierzymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie ma już ich na stronie, jakby co, bo szukałam. Mówię, może zamówię drugie od razu, jakby te nie były dobre, no ale niestety nie znalazłam. I to jest ta druga para, też rozmiar 38, które zamówiłam internetowo. Proszę. Te są luźne. Z tyłu mają gumkę. Z przodu na guzik, suwak. Kieszenie z przodu też są, pokażę Wam nogawkę, taka jest prosta do samego dołu. Z tyłu nie ma żadnych kieszeni. Z przodu mamy jeszcze zakładkę, nie wiem, czarne to z reguły, powiem szczerze, jak ja oglądam też filmiki, to słabo widać jest na filmikach, także trudno, że tak powiem, to zobaczyć. Szlufki, także jeśli coś za luźne, to można sobie włożyć pasek i troszeczkę ścisnąć w pasie. Patrzymy, z czego one są, już Wam mówię. Także bardzo słabo, bo 19% wiskozy. 80 poliestru i elastan. No ale no tego typu spodnie to jakby były same wiskozowe, to by były w strasznym stanie, a te jeszcze nie tak źle wyglądają, bo one przyszły z paczki, także nie są takie pognieciony. Jak się je wyprasuje, to po wstaniu nie będą w masakrycznym stanie. Tu mamy kolejne spodnie, które kupiłam stacjonarnie. Proszę. Mamy przecenę z ilu? Z 80 na 31. Te już też mają gumkę, gumkę mają po całości, czyli z przodu i z tyłu. Kieszenie są prawidłowe, z tyłu nie ma żadnych kieszeni, też są proste. Zobaczcie. I tu też musi być wiskoza, bo są lekko pomięte. Tu mamy 20% wiskozy, 70% poliestru, coś akrylu i elastan. Dziwny akryl w takich spodniach, no. Lecimy do następnych. I to ostatnie czarne spodnie. Znaczy to ja bym to nazwała, to są kuloty. Tu nie ma żadnej gumki w pasie. Może zacznijmy od tego, w takiej cenie były, co są z firmy Reserve. Rozmiarze S, słuchajcie, i ja tu sobie sprawdziłam, jaka wcześniej była cena, 119 zł. Napisane, że są tureckie. Suwaczek z przodu. Mamy kieszenie? Nie, tu nie ma żadnych kieszeni. Z tyłu jest jedna taka udawana kieszeń. I cóż, te bardzo ładnie są wykonane, powiem Wam szczerze, bardzo ładnie. To są dopracowane spodnie. Co tu mamy za materiał? 64 poliester, 31 wiskoza, reszta to elastan. No ogólnie te mi się podobają, ciekawe są. Zresztą przymierzę to, sami ocenicie. A te pozostałe rzeczy to dostałam. Także tu ani żadnej ceny. To nie są, dwie rzeczy są nowe, ta jest rzecz używana. Kojarzycie, była kiedyś taka Esmara, z kim to było? Wyłącz, sprawdzę. Już wiem, to była kolaboracja Lidla z Heidi Klum.
To była taka kolekcja i to, te spodnie z tej kolekcji pochodzą. Ja ogólnie panterki nie noszę, ale zobaczcie, to nie są spodnie zwężane, proste. Nie wiem, zobaczę, może jakoś dostałam, jakoś jednorazowo stylizację może uda się z tym stworzyć. To są w rozmiarze 40 spodnie. No tu całkowicie są poliestrowe, one się, nie, coś musi być elastanu, bo coś się ciągnie. Sprawdźmy metkę. Czy coś mamy? No. Tu nie ma. Tu nie ma. Poliester 91 i 9 aż elastanu? A nie czuć tego tak, żeby takie uciągliwe były. Ale tak, tak jest podane. Z tyłu nie ma żadnych kieszeni. Z przodu też nie ma żadnych kieszeni. Proste. Bez żadnych specjalnych dodatków. Przymierzymy, zobaczymy jak wyglądają. Kolejne spodnie z lampasami. Zobaczcie, żółte. Mamy lampasy białe. Mamy z przodu dwie kieszenie. Z tyłu dwie udawane. Jakaś firma. Nie wiem co to jest. Bym powiedziała, że chyba targowa. Te są nawet nowe. Co tu mamy? Rozmiar 32. 80 bawełny, 15 poliestru i 5 spandeksu. To nie są spodnie długie, jak widać, ale przymierzymy, zobaczymy, jak będą wyglądały na lato, może też takiej stylizacji. No i ostatnia rzecz, to mamy taki krótki płaszczyk, bez podszewki. Proszę w kratę, już Wam pokazuję tutaj firmę. Coś takiego. O, może na tym będzie lepiej widać. Myślę, że to krata taka bardzo uniwersalna, ciągle na czasie. Zawiązywany jest w pasie paskiem. Kieszenie z przodu takie, zobaczcie, od góry. Zatyłek, czarne guziki. Sprawdźmy, jaki to ma skład. Ale coś mi się wydaje, że czytałam, że coś było wełny. Czy tu gdzieś jest? Na dole mamy. 10% jest wełny, a reszta to poliester. Także nie za wiele, ale na pociechę. A, przyniosę Wam może ten płaszczyk, pokażę. On był, jest świeżo wyprany, także może jeszcze jest pognieciony, ale sama go prałam. Zobaczcie, to jest ten płaszczyk, ja go sama wyprałam. Córka była w Warszawie w jakimś lumpeksie. Zapłaciła za niego 40 zł. To jest taka firma, może tu rozepnę. Szukałam w internecie, ale to jest jakaś stara polska firma z Milanówka i zaraz pokażę Wam wszywkę, jaka tu jest z boku. Coś takiego. Mamy wełnę, tak? I kaszmir. No, później przymierzę, zobaczycie jak wygląda. Także przejdźmy do przymierzania. Mam na sobie te żółte spodnie z tymi lampasami. One są za duże, ale oglądałam ostatnio taki trik, że można sobie to z tyłu włożyć chusteczkę i z tyłu zawiązać, żeby z przodu nie psuło efektu. Mi się wydaje, że można będzie, chociaż one tak, są za duże, ale nie spadają. Mam tutaj takie buty z H&M-u, to jest wyprzedaż, była wiosenna z zeszłego roku. Ja jeszcze wtedy filmików nie nagrywałam. Chyba nie noszą. Nie pokazywałam. Chyba nie zdążyłaś ich założyć. Nie, nie, nie nosiłam ich. Miałam je na Sylwestra, przepraszam. A nie, no to... Raz miałam na nogach. Ale to było w domu. No do tych spodni to też chyba raczej słabo wyglądają, ale nieważne, zawsze trochę inaczej noga wygląda. Ogólnie powiem Wam, nie jest źle. W letnich stylizacji myślę, że będzie fajnie wyglądało. Ciekawie. Dodam, że dostałam te spodnie i te pozostałe te ciuchy, o których mówiłam, to od teściowej. Ostatnio robiliśmy przegląd szafy, także coś tam, co stwierdziła, że dla niej za małe, to mówię, ja spróbuję. Przejdźmy dalej. Mam na sobie te spodnie panterkowe. Nie patrzcie na bluzkę, chociaż może zaraz zmienię, zobacz, o jakiej stylizacji myślę, to przymierzę wszystko, ale w tej chwili patrzę na spodnie. Długość do kostki. Proste. Nie, spoko. Ogólnie ja nie lubię, tak jak mówię, panterki.
Och, nic chyba pan. Mam jedną sukienkę, ale z różową panterką. Poczekajcie, przymierzę. Stylizację z tym zrobimy, zobaczymy jak wygląda. Zobaczcie. Myślę, że w takim wydaniu, a ogólnie to najlepiej, te buty to tak może słabo, jakieś sandałki będą dużo lepiej wyglądały, bo te może trochę za ciężko wyglądają. Ale czemu nie? Każdy ma inny styl, każdy lubi coś innego. Także myślę, że z tą marynarką, z krótkim topem zupełnie inaczej wyglądają. Fajnie, nie wyglądają nadletnie według mnie. Przymierzymy następne. Mam na sobie teraz te kuloty, spódnice, spodnie, nie wiem jak do końca to nazwać, ale powiem szczerze, podoba mi się ten, to co widzę. Troszkę się odznaczają mi majteczki, prawda? Czy widać to w kamerze? Bo tutaj w lusterku trochę widać. Myślę, że to jest coś ciekawszego, coś innego. Te na pewno ze mną zostają. Także super. I zobaczcie, nie są w ogóle wygniecione, nic za nic. Nic nie jest. Przechodźmy do następnych. Mam na sobie te czarne długie z kieszeniami, te w rozmiarze S, które tam kupiłam za 31 zł. Stacjonarnie. Myślę, że spoko wyglądają. Bo zobaczcie, zobaczcie jeszcze jaki one mają wysoki stan. To jest naprawdę wysoki stan spodni. Super, to mi się właśnie podoba. Jak to wygląda. Fajnie. I to co fajne, to te kieszenie. Od razu słuchajcie, przymierzę wam płaszczyk, żeby tak nie były ciągle tylko spodnie, ten w kratę. Ja ogólnie wolę płaszcze długie, ale czemu nie? Można coś innego spróbować, zobaczmy. Lubię troszkę, żeby był kołnierz postawiony, bo tak jest trudno, jak jest taki opuszczony. Tak wygląda rozpięty. Z tego co wiem, to chyba on był kupiony na Marywilskiej, bo coś tam teściowa wspominała, że ona jeździ. Sprawdźmy, jak to zawiążemy. Kieszenie, gdzie te kieszenie? A, widzisz. Tak ogólnie do noszenia to słabo, raczej bardziej do ozdoby, bo ja tak rąk wsadzać to się chyba nie da, no nie? Dziwnie. Tak wygląda z tyłu. I co? Idziemy do następnych spodni. Teraz mam na sobie te czarne spodnie kupione internetowo. One kosztowały 79,90. Słuchajcie, to jest rozmiar 38, ale ja uważam, że one są za duże. Za szeroko tutaj po bokach wyglądają. Jakby to troszeczkę zebrał, to zupełnie by inaczej wyglądało. Tak mnie poszerzają i to mi się nie podoba. No zobaczcie, szeroka taka jestem. Także myślę, że z tego modelu to rozmiar mniejszy trzeba brać. Bo ja noszę standardowo 38, także myślę, że 36 by było dobre. Ogólnie krój, fason, zobaczcie, tu tak wyglądają z przodu. Z tyłu jest ta gumka. To jest spoko, no ale są za szerokie tu w biodrach. Sterczy to tak, nie wiem, może prasowanie by coś dało, ale nie, no uważam, że szeroko po prostu poszerzają sylwetkę. To nie jest to. I idziemy do ostatnich spodni. Mamy te ostatnie spodnie, skóropodobne. Słuchajcie, jak widzicie, prosta nogawka. Tak się prezentują. I powiem, to co było, to szycie takie nie jest widoczne, akurat jest w kroku. Nie widać tego. Tak się prezentują. To jest rozmiar 38. No to nie były takie tanie, bo to nie są spodnie sprzed ceny. Kosztowały 129 zł. Ale powiem wam naprawdę, według mnie czadowe są. Super. Bo ja mam tego typu spodnie, ale obcisłe rurki. No, a te mi się wydaje, że są dużo fajniejsze, ciekawsze. Tylko, że trzeba pamiętać, że tutaj właśnie troszkę wyższy obcas. I te zostają ze mną na pewno. I przymierzę wam teraz ten brązowy płaszcz z Zumpeksu. On jest do prasowania, no bo on dopiero wczoraj był wyprany. Jeszcze taki, nie no, wysech. Myślałam, że jeszcze nie do końca wysech. To się wywija. Mamy tutaj taką zakładeczkę wtedy. Na pewno on nie jest zniszczony. Tu nie można, ani nie jest przez mole zjedzony. Nic mu nie jest na bank. Na 100% poobejrzałam go. Mamy tutaj takie klapy.
No widać, że to jest troszeczkę inny styl. No jest... Ale według mnie ciekawe. Fajnie, bardzo fajnie wygląda. I brązowy mam modny na czasie, tak? Paznokcie ci pasują. Wyróżniają się. I mamy paseczek. No tak jak mówiłam, to jest płaszcz córki, ja tylko przymierzam, żeby wam pokazać. Tak wygląda. A pozwoliła ci? Pozwoliła mi. Według mnie fajnie. Tu, tu ma te poduchy poszerzające, no ale to jest na czasie, także mi się to podoba. Tak jak lubię męskie marynarki z szerszymi ramionami, to też mi się podoba, fajnie wyglądało, wyglądają. Także jeszcze jest, tak jak mówię, do prasowania. Fajny rozporek, taki dłuższy z tyłu. Fajnie. Według mnie spoko. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Jeśli ktoś ma ochotę, proszę subskrybujcie mój kanał. Udało mi się. Dzięki. Miłego wieczoru lub też popołudnia. Trzymajcie się. Pa.